zacznijmy może od tego, jakbyś mógł powiedzieć. Wiem co prawda, że nazwa Cooking Simulator jest dosyć opisowa i wszyscy wiedzą o co chodzi, ale jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda rozgrywka w waszej grze? Rozgrywka w naszej grze tak naprawdę jest zależna od gracza. Dostarczamy w zasadzie piaskownicę, którą jest kuchnia, i gracz robi co chce. Oczywiście to jest restauracja, więc przychodzą zamówienia, gracz powinien je respektować, żeby nie splajtować, przygotowywać jedzenie, i to na samą ocenę się składa wiele czynników i na same przygotowanie jedzenia, żeby odebrać odpowiednie składniki, odpowiednio je przygotować, i mam tu na myśli gotowanie albo krojenie, smażenie, jest naprawdę dużo opcji, żeby przygotować jedzenie, i to jest oceniane, plus samo ułożenie dania na talerzu w momencie wydania i czy jest ciepłe. Jest dużo aspektów, które właśnie wchodzą na samo poprawne zrobienie dania, ale po drodze może wydarzyć się naprawdę dużo rzeczy. Gracz może się zdenerwować, wrzuci talerz do garnka i potem poda potłuczony talerz tak naprawdę klientowi. Tam akurat na ekranie obok widać, jak człowiek rzucał stołkiem w telewizor, na którym są wyświetlane zamówienia. Ten telewizor by kiedyś w końcu odpadł, można wybijać szyby, można robić bałagan, rozlewać ciecze, płyny. I tak jak mówiłem, gracz może wrzucić nawet potłuczone szkło do garnka i to podać klientowi, to zostanie odpowiednio ocenione. To nie musi być tylko talerz, to może być cokolwiek. Gracz tak naprawdę może robić poprawnie dania, tak jak chce, może je w dowolny sposób niszczyć, truć ludzi. To zostanie odnotowane, zapamiętane i być może gracz kiedyś splajtuje. Ale cel jest taki, żeby prowadzić restaurację i doprowadzić ją do świetności, do 5 gwiazdek, żeby to była najlepsza restauracja, jaką można sobie wyobrazić. Okej, ale jako, że to jest symulator, czy to jest symulator tak jak są Car Mechanic czy coś tam, czyli tak bardzo mocno, powiedzmy, umownie symulator, czy tu jest bardziej rzeczywiście jednak skupienie na tym, że to co robimy ma jakieś tam odzwierciedlenie rzeczywistości? To jest symulator jak najbardziej. W tym momencie to nawet tak przypomina momentami Sergeant Simulator, gdzie sterowanie naprawdę wymaga od gracza zręczności, bo takie są przyłożenie kotleta. Moglibyśmy zrobić oczywiście na kliknięciu, kotlet się podnosi, kolejne kliknięcie odwraca i go odkładamy, ale tu nie jest tak prosto. Żeby odwrócić kotlet z steka, który jest gorący na płycie grzewczej, trzeba wziąć łopatkę, wsunąć ją pod kotleta, podnieść ją, obrócić, żeby ten kotlet się przewrócił. Dbamy właśnie o takie szczegóły. Samo krojenie też w jednej z pierwszych wersji było po prostu, że się klikało i nóż sam się przesuwał i nam kroił odpowiednio. Teraz gracz musi sterować nożem, dbać o to, żeby te plasterki, jeśli chce plasterki ukroić, były plasterkami. Gotowanie również jest takie bardzo dosadne, bo trzeba nalać wody, trzeba wodę posolić, trzeba coś wrzucić tam, żeby się gotowało. Mamy blender, mamy mikser, mamy różnego rodzaju piekarniki, możemy robić frytki. Stawiamy właśnie nacisk na taki realizm i pokazanie, znaczy realizm, bo wiadomo, to są gry, ale staramy się właśnie pokazać to, taką zręcznościowość tej kuchni również, że gracz nie jest na ułatwienia, tylko graczowi dać tą możliwość faktycznie fizycznej interakcji z całym otoczeniem. A powiedz mi, czy te przepisy, które dostajemy w grze, czy one są rzeczywiście wykonalne tak w prawdziwym życiu, czy to są przystosowane takie na potrzeby gry? W prawdziwym życiu są wykonalne. Kiedyś nawet myśleliśmy, żeby tam w różne konotacje wchodzić z różnymi firmami, żeby tutaj drukarki 3D, drukujemy jedzenie, jak już będzie możliwość drukowania 3D jedzenia, no to z naszej gry będzie od razu gotowy wydruk, robimy jedzenie. No właśnie, może niedokładnie zapytałem, nie czy są wykonalne, tylko czy są jadalne. O, może w ten sposób. Tak, tak, no tak, to są najnormalniejsze dania. Z różnych źródeł się inspirowaliśmy, jeśli chodzi o przepisy. W tym momencie przewidujemy, w tym momencie mamy 30 przepisów, które w realnym życiu są do przygotowania, są naprawdę, jak z restauracji można je sobie przygotować, będą jak najbardziej jadalne. W grze jeszcze na tym etapie nie wszystkich przepisów można, nie wszystkie da się ukończyć według tam wykazań, aczkolwiek to jest kwestia po prostu dogrania kilku szczegółów, czasów, żeby gracz miał odpowiedni czas, żeby właśnie przygotować jedzenie. No i to będzie dopieszczane. I pewnie wraz z rozwojem gry będą pojawiać się kolejne przepisy. Zwłaszcza, że podczas Greenlightu mieliśmy naprawdę duże zainteresowanie z Chin. Pojawiła się informacja o naszej grze w Chinach.
No i gdzieś tam pojawiła się myśl, żeby przygotować też dania chińskie, takie typowo chińskie, żeby właśnie skierować do tamtych graczy coś. Mówisz, że tutaj celem jest doprowadzenie restauracji do 5 gwiazdek, tak? Jakbyś mógł powiedzieć, ile takiemu wprawnemu graczowi, powiedzmy, może zająć właśnie doprowadzenie do tego celu? Teraz ciężko nam to określić, ale no, kilka godzin to będzie trwało, jeśli nawet nie kilkanaście. Ponieważ to, jakie postępy czyni gracz na drodze do 5 gwiazdek, jest zależne od niego. Jeśli będzie robił słabe przepisy, to będzie to słabe tracił. Jeśli będzie robił świetne przepisy, to te usławę będzie zyskiwał. No i wraz z postępami gry pojawiają się bardziej wymagający klienci, którzy więcej wymagają od jedzenia. I taki stek, jeden z przepisów, który możemy zrobić w grze, na pierwszym poziomie wystarczy na 2 gwiazdki zrobić, żeby klient był zadowolony. Aczkolwiek jak już będziemy mieli restaurację 4-gwiazdkową, to 2 gwiazdki niestety no nie wystarczą, żeby gdzieś tam iść dalej w górę. Trzeba się bardziej postarać, trzeba 4 czy 5 gwiazdek na jednym daniu uzyskać. Okej, a powiedz mi, na jakie platformy planujecie wydać Cooking Simulatora? W tym momencie kierujemy to na pecety i konsole. Wiele ludzi pyta nas o VR-y. W tym momencie chcemy się skupić, żeby zrobić grę na pecety, na konsole. Później będziemy myśleć. A premiera kiedy? Premierę planujemy na 1 kwartał przyszłego roku. Super. No to dobra, czekamy w takim razie. Ja się bardzo chętnie gotować nauczę, bo mi to średnio z tym. Więc będę obserwował i dzięki wielkie za rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.